Jak blisko nam do kolejnej wojny światowej, czy historia lubi się powtarzać? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzienkiewicz, zapraszam. Państwa i moim gościem jest Piotr Zychowicz, publicysta, historyk, współautor książki Nadchodzi trzecia wojna światowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten tytuł książki, którą napisaliście wspólnie z Jackiem Bartosiakiem, to jest taki, przepraszam, clickbait, czy rzeczywiście grozi nam trzecia wojna światowa? Nie, no oczywiście grozi nam trzecia wojna światowa. Wystarczy zobaczyć, co się chociażby teraz dzieje na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Jesteśmy teraz w momencie największego kryzysu międzynarodowego od czasu zakończenia wojny, a niektórzy uważają, że nawet od czasu kryzysu kubańskiego w roku 1962. No i drugim punktem zapalnym jest oczywiście Pacyfik, gdzie jest może obecnie temperatura wydarzeń nieco obniżona, ale ten punkt zapalny tam i również gorę. No ale chyba rozdział 8 książki, czy Stany Zjednoczone nas porzucą, nieco się zdezaktualizował, bo wy panowie w książce dosyć kreślicie czarny scenariusz, jeżeli chodzi o wsparcie USA, a tutaj USA okazuje się twardym graczem wobec Putina pod rządami Bidena. No, to ile mamy czołgów amerykańskich na granicy ukraińsko-rosyjskiej? No, są zapowiedzi o wzmocnieniu tego wsparcia. No tak, sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy obecnie do czynienia na arenie międzynarodowej w tym duecie Stany Zjednoczone-Rosja z taką grą, która często występuje w amerykańskich filmach, czyli chicken, czyli dwa rozpędzone samochody pędzą na siebie, jest to gra nerwów, ich musi skręcić. No więc to jest bez wątpienia to, co teraz się dzieje. Są groźne miny z obu stron. Natomiast jeżeli doszłoby do najbardziej tragicznego scenariusza, czyli pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, to myślę, że Stany Zjednoczone w obliczu tego, że borykają się naprawdę większym wyzwaniem w całych swoich dziejach, mam na myśli zatrzymanie Chin, i to jest priorytet, teraz w Stanach Zjednoczonych obowiązuje zasada China First, Pacific First, no to naprawdę 10 razy się zastanowią, czy ładować się w konflikt z nuklearnym mocarstwem, jakim jest Rosja, w obliczu, no po prostu mówiąc, groźby wojny na dwa fronty z dwoma bardzo potężnymi przeciwnikami. Tak, oczywiście teraz Amerykanie starają się odstraszyć Rosję od ataku na Ukrainę rozmaitymi bodźcami, chociaż tutaj, jak widzimy, Zachód niestety nie jest w tej sprawie, powiedziałbym, zjednoczony. Są różne opinie, jak sobie poradzić z tym kryzysem, ale wydaje mi się, że bardzo mało prawdopodobna jest interwencja amerykańska w obronie Ukrainy czy jakiegokolwiek innego kraju naszego regionu. A na ile silna jest dzisiaj Rosja i czy ten Władimir Putin nie okaże się tym przysłowiowym kurczakiem, który jednak straszy, ale na całość nie pójdzie? Bo też słyszymy, że Stany Zjednoczone, jak również kraje Unii Europejskiej, kraje NATO, są za tym, żeby Unia Europejska i żeby NATO miało otwarte drzwi dla Ukrainy. No, zobaczymy, czy Putin nie gra za wysoko, oczywiście. Putin znajduje się też w takiej sytuacji trochę bez wyjścia. Znaczy, to wyobrazić taki scenariusz, żeby pod takich olbrzymim demonstracji zbrojnej na tyle i takiej ilości wojsk, on po prostu w pewnym momencie, kiedy napotka na opór ze strony Stanów Zjednoczonych i ich przedstawicieli Zachodu, chociaż jak widzimy, powtarzam, nie jest takie oczywiste, bo i Francuzi pewnie by inaczej chcieli to rozegrać, Niemcy zupełnie inaczej to rozgrywają niż Amerykanie, no to oczywiście bardzo ciężko będzie mu się wycofać i po prostu powiedzieć, no dobrze, to zwijamy się, Putin może stać się zakładnikiem rzeczywiście własnych działań i żeby będzie coś chciał zrobić. Natomiast pamiętajmy też o tym, że jest cały wachlarz możliwości, które on ma. Niekoniecznie trzeba od razu zająć Kijów i podbić całą Ukrainę, to by się moim zdaniem nie było. To, co chce zrobić Putin i to robi od 2014 roku, to jest oczywiście w perspektywie rosyjskiej defensywa.
I to jest bardzo ważne. To jest to, żeby patrzeć na stosunki międzynarodowe realistyczny, a nie w sposób idealistyczny. To znaczy nie raz do czynienia z zmaganiem zła i dobra, czyli dobrego Zachodu ze złym Putinem. Po prostu Putin realizuje politykę odpychania NATO i amerykańskich i europejskich wpływów od swoich granic. Jest to po prostu polityka, którą Rosja prowadzi od momentu, kiedy wstała z kolan po okresie wieku Jelcyna. Putin kiedyś to określił w ten sposób, że sprężyna została dociśnięta przez NATO na maksa w momencie, kiedy Rosja była słaba. No i teraz, kiedy Rosja z Ameryka słabnie, krótko mówiąc, powoli, czy inaczej, przede wszystkim wycofanie Zawianu, coraz większe kłopoty Pacyfiku, coraz głośniej w Waszyngtonie mówi, że trzeba Europę opuścić, no to teraz Putin próbuje tą sprężynę w drugą stronę. I taka jest perspektywa Rosji. Celem Rosji, i uwaga, i to może być zaskakujące, co teraz powiem, jest, i ten cel został już osiągnięty, strategicznym celem Rosji jest to, żeby Ukraina została takim państwem zawieszonym między Zachodem a Wschodem, państwem zdestabilizowanym, państwem, które nie przyciąga żadnych inwestycji, gdzie nie poprawia się poziom życia. I broń Boże, oczywiście, największy horror, rozstawienie jakichś wojskowych instalacji, czy też przerzucenie jakichś wojsk natowskich na teren Ukrainy, to byłoby bez wątpienia z geopolitycznego punktu widzenia dla Rosji koszmarem nocnym. Teraz dzieje, czyli dalsza destabilizacja Ukrainy. Nawet jeżeli obie strony się rozejdą, być może tak będzie, no to będzie w pewnym sensie zwycięstwo Putina, no bo chyba nie wyobrażamy sobie, żeby po tym, co się stało, Ukraina mogła kiedykolwiek w najbliższej perspektywie wejść do NATO, bo po prostu państwo na tym nie zaryzykuje wojny z Rosją w takiej sytuacji. I ostatnia kwestia na koniec. Jaka jest międzynarodowa pozycja Polski? Jaka jest międzynarodowa pozycja Polski? No cóż, zależy w jakim wymiarze, jeżeli chodzi o, krótko mówiąc, dobra polityka zagraniczna to jest taka polityka, która właśnie powoduje, że pozycja państwa wzrasta, to znaczy na tej drabinie, na której układają się państwa, walcząc o, powiedziałbym, sprawczość i o walce, ustawicznej walce o potęgę, jeżeli państwo idzie w górę, polityka zagraniczna jest dobra, jeżeli państwo jest i państwo pogrąża się w kolejnych konfliktach, jeżeli z państwem się nikt nie liczy, no to oczywiście taka polityka zagraniczna jest zła, nawet jeżeli ubiera się ją w jakiś taki, no powiedziałbym, mocarstwowy kostium, prawda? No bo chodzi o nie o cele, chodzi nawet o intencje, tylko chodzi o ostateczny wynik. W związku z tym, uwaga, i to będzie interesujące, do niedawna pozycja polska była tragicznie katastrofalna, ale po prostu tragicznie katastrofalna, a polska polityka wręcz rozpaczliwa. Tak krótko tylko rzućmy okiem na mapę. Konflikt z Rosją, Białorusią, Ukrainą nie najlepiej, bo sprawy historyczne, z Czechami, bo Turów, z Niemcami, bo gaz, bo Nord Stream, z Unią Europejską, bo sądy, z Francją, bo Karakale, z Izraelem, bo ustawa o IPN-ie. No mogę tak wymieniać naprawdę bardzo długo. Tak i wierzyliśmy, że mamy tam jakiegoś naszego hegemona, naszego Churchilla XXI wieku, czyli Trumpa, tak? Się po prostu jedna wielka mrzonka, zgoda Bidena na Nord Stream 2, kiedy to Biden w jasny sposób sprowadził na ziemię naszych fantastów, pokazując, że partnerem dla Stanów Zjednoczonych w Europie są Niemcy, ponieważ każdy kraj szuka jak najsilniejszego sojusznika, a nie jak najsłabszego. W związku z tym oczywiście mając do wyboru Warszawę, Berlin, Ameryka zawsze wybierze Berlin. Nawet jeżeli były jakieś tam niesnaski ze czasów Trumpa, to oczywiście mam nadzieję, że podziała na to, żeby wreszcie nasz obecny obóz rządzący zerwał z polityką romantyczną, zaczął prowadzić politykę realistyczną i po pierwsze Rao jedzie do Moskwy, brawo, bardzo dobry pomysł, a Duda do Pekinu i to jest też świetny pomysł, bo trzeba ze wszystkimi rozmawiać, nawet jeżeli ma się sprzeczesy, a nie tylko wisieć u amerykańskiej spódnicy, ale co ciekawe, i to teraz może być zaskakujące, wydaje mi się, że ten konflikt w Ukrainie paradoksalnie wybawił nas z pewnych kłopotów. Mam na myśli to, że obserwujemy teraz taką sytuację, w której, chyba że się inaczej potoczy sytuacja, ale że
Rosja jest teraz the bad guy w tej zachodniej narracji. Obserwujemy jednak pewne zwarcie NATO, zapowiedzi wzmocnienia jej flanki i tak dalej. I paradoksalnie na tej sytuacji, w której gdyby jeszcze Rosja, powiem, że to może zabić, gdyby Rosja jeszcze coś narozrabiała na tej Ukrainie, czyli byłyby kolejne sankcje na Rosję, byłoby kolejne potępienie Rosji i tak dalej, no to naturalnie nasze akcje pójdą w górę, no bo jeżeli stanie się rzecz odwrotna, czyli jeżeli zagada się z Rosją i włączy Rosję do tego systemu bezpieczeństwa, bo NATO to jest cel strategiczny Putina, europejskiego, no to oczywiście nasze akcje pójdą w dół. W związku z tym podsumowując, polska pozycja narodowa jest zależna od dwóch spraw. Naszej własnej dyplomacji, która w ostatnim czasie robiła wszystko, żeby nasza pozycja międzynarodowa spadała, ale również pewnych czynników obiektywnych, które wynikają z gry mocarstw, na które my nie mamy większego wpływu obecnie. I te czynniki w tym momencie działają na naszą korzyść, więc sytuacja jest bardzo skomplikowana i bardzo mnie ciekawi, co z tego wyniknie, więc można powiedzieć, że los i pozycja Polski na arenie międzynarodowej zależy od ostatecznego wyniku tej całej eskalacji ukraińsko-rosyjskiej. Jak bardzo sytuacja jest skomplikowana, mogą Państwo przeczytać w książce Nadchodzi Trzecia Wojna Światowa, między innymi autorstwa Piotra Zychowicza i Jacka Bartosiaka. A ja już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa. Moim gościem był Piotr Zychowicz, publicysta, historyk. Dziękuję.